Dominik Dziąbek, numer 23. Dominik jest młodzieżowcem. W ataku drużyny z Głogowa nowy nabytek rodem z Holandii, Dennis van der Heijden. On będzie próbował przestraszyć defensorów łódzkiego Widzewa, ale łódzki Widzew się niczego nie boi. Wychodzi w takim zestawieniu na dzisiejszy mecz. W drużynie Widzewa w bramce oczywiście Jakub Rąbel z numerem 44. Dalej, debiutujący przed łódzką publicznością Tomasz Dejewski, który zastępuje kontuzjowanego Michała Grudniewskiego. Partnerem jego w linii defensywnej będzie Patryk Stępiński z numerem 95 i Krystian Nowak z numerem 15. To była interwencja Czecha. Czecha, który za ostatnie spotkanie w Sosnowcu zbierał fantastyczne. No to teraz spójrzmy. Kapitalna piłka do Pawła Tomczyka, który minął bramkarza i nie strzelił, nie trafił niestety w bramkę. To było wielkie zaskoczenie, szczególnie, że na papierze drużyna z północy Polski jest no, zdecydowanie lepsza niż drużyna Chrobrego. A teraz spójrzmy, Hanousek na 30 metrze, ale świetna piłka. I gol! Mamy pierwszą bramkę dla Widzewa! To jest chyba trafienie samobójcze za głowę. Łapie się jeden z zawodników Chrobrego, ale my co innego tutaj obserwujemy. Obserwujemy radość czerwono-biało-czerwonych. 11 minuta, Mateusz Michalski się cieszy, znowu Marek Hanousek. Bardzo finezyjne zagranie, wstrzelenie piłki za linię obrony i Mavroudis Baugaidis jest strzelcem bramki dla Widzewa. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, stoper drużyny z Głogowa strzela na 1-0 dla gospodarzy. Nie będziemy... Oczywiście, bo na ławce jeszcze Michał Michalec, który w Głogowie spędził ostatnie kilkanaście lat życia. Natomiast Ilków Gołąb, no to jeśli by myśleć o klasowych, doświadczonych zawodnikach Fortuna pierwszej ligi, to to jest klasa sama w sobie. Z lewej strony Michalski. Obiegał go Gołębiowski, ale Michalski wybrał inne dogranie. Ej, znowu było blisko bramki. Mielibyśmy drugą bramkę Greka. Spokojnie, że wymienność funkcji w drużynie Widzewa, jeśli chodzi o ofensywę, jest bardzo duża. Rotacja zawodników na pozycjach i każdy, który... Oj, teraz błąd Wrąbla, muszę ci przerwać, nawet Bochnak dośrodkowywał. Kuba Wrąbel chyba trochę zapeszywny błąd w bramce, nazwali go Clap Hands, Piotr, Clap Your Hands. No i tutaj też właśnie w takim stylu Jakub Wrąbel w tym momencie zagrał, ale znowu Chrobry z dystansu teraz jeszcze i Wrąbel paruje do przodu. No to jest kolejny błąd naszego... ...jego i Dominika Kuna w środkowej strefie boiska. Jednak przerwijmy na chwilę, groźna sytuacja dla gości. Lewa strona boiska. Ciman, prawa noga, obok Słupka. Po drodze Dejewski i Stępiński. Stępiński odwraca tendencję akcji. Kun, krótkie rozegranie z Danielakiem. Kun na 16 metrze mija jednego rywala. Kun! I obok bramki niestety. Do... Gry. Powalczył przede wszystkim Gołębiowski o odzyskanie tej piłki, a my już nie będziemy więcej walki oglądać w tej pierwszej części spotkania w sercu Łodzi. Widzew Łódź po 45 minutach i średniej urody bramce samobójczej Mavroudisa Baugaidisa prowadzi 1-0 z Chrobrym Głogów. My słyszymy... Szybko podwyższyć. No jeszcze 5 bramek dorzucić. Co najmniej 5. Dobrze by było, przynajmniej 3, żebyśmy byli na pierwszym miejscu w tabeli, bo my dwie jesteśmy... bramki nam brakują do miedzi w tej... Znowu takie bardzo ładne wyjście spod pressingu, kilka krótkich, szybkich podań. Kun rozrzuca do Michalskiego, Michalski w środku pola, dwóch rywali na plecach. Michalski dograł do Tomczyka, Tomczyk trochę mu się piłka podwinęła pod nogą. Kun, 16 metr, dużo rywali. Tomczyk bardzo powalczył, ależ było blisko. Danielak się pomylił, w środku pola już jest piłka. Michalski z Gołębiowskim. Gołębiowski do lewej strony, tam jest Kun. Kun schodzi na prawą nogę, Kun już na narażniku pola karnego. Kun zablokowany, jego strzał, Hanousek dogrywa do Gołębiowskiego. Znowu świetna ta zawiesinka Hanouska. Gołębiowski, on chyba strzelał. Zdecydował się na uderzenie z ostrego kąta. Mu się do gry Dziąbek. Jest także Kolenc. Zablokowane to jego podanie przez Zielińskiego. Zieliński z Lebedyńskim raz jeszcze walczy. Teraz Lebedyński, Zieliński leży na murawie, Lebedyński trzech rywali, jest Bochnak w polu karnym Widzewa, jak dobrze, że był tam także Dejewski. 5 metra, Baugaidis, bardzo duży zamach wziął Baugaidis, tam byli koledzy z drużyny, jest też Bochnak w kierunku bramki Wrąbla. To jest z kolei zawodnik, który ma spory bagaż doświadczeń i wniesie mniej tego chłopięcego polotu, ale teraz było blisko, bardzo blisko. Nie ma tej łatwości utrzymania się przy piłce, która cechuje Tomczyka, ale teraz ale mamy Dominika Kuna. Otwiera drogę dla Kuna. Kun z lewej strony, czterech zawodników Chrobrego. Jest też Kun, jest też Guzdek. Do Guzdka, do granie Guzdek! Guzdek i gol! Z trafieniem! Pierwszym w barwach łódzkiego Widzewa Fortuna pierwszej lidze. Bartosz Guzdek, 2-0. Świetnie odebrana piłka w środku pola przez Juliusza Letniowskiego. Pod presją Widzewa ugięli się Głogowianie. Letniowski
odzyskał piłkę, dostrzegł Kuna, otworzył przed nim ogromną przestrzeń i mimo asysty aż trzech zawodników, Kun dograł do Gustka, a Gustek, no później już właściwie mógł zapytać Leszczyńskiego, gdzie ten chce piłkę dostać. Wybrał długi słupek, strzelił w okolicy biodra golkipera gości, no i mamy 2-0. Gustek ma pierwszą bramkę Fortuna pierwszej lidze. Przede wszystkim trzeba tutaj oddać, że cała akcja jest zasługą Dominika Kuna, który przechwycił piłkę w środkowej strefie boiska. Pognał na bramkę drużyny Chrobrego. Minął obrońcę, kapitalnie dograł do Gustka, który niczym rasowy snajper, jakby to nie było jego pierwsze spotkanie w barwach Widzewa, tylko 10, 20, 50. Przyjął, spojrzał, gdzie jest bramkarz i tam, gdzie go nie było, umieścił piłkę. 2-0 dla Widzewa i już za sekundy sędzia zakończy to spotkanie. I mamy koniec, ostatni i mamy koniec spotkania. Ostatni gwizdek dla Widzewa. Sędzia Łukasz Szczech kończy mecz.